przechodzimy do kolejnego punktu. Tak, przepraszam bardzo, nie 16, tylko 15 za 0,6. Pani Ela opuściła nas. Pani Ela posłała uchwałę z 0,6. Na komisji. Nie, nie, chodzi mi o tą wcześniejszą odnośnie. Tak, tak, głosowałam. Głosowałam. Dobrze, dobrze. Tak, tak. Wszystko nie dobrze, w związku z tym przechodzimy do ostatniej uchwały, czyli projektu, który wpłynął, głosowaliśmy go również w sobie na głos w sprawie śmieci w gminie. Oddaję głos panu Ignauszowi jako inicjatorowi. Proszę Państwa, propozycja, która pojawiła się z Rady Miasta dotycząca naliczenia opłat za śmieci opiera się na metrażu mieszkań. Chciałem powiedzieć, że do 40 metrów kwota, którą proponuje się w projekcie jest 1,43 zł, powyżej 40 metrów 2,83 grosze więcej, czyli 2,23. Budzi to sprzeciw, ponieważ pojawiają się głosy, że jest to z jednej strony próba wyrzucenia ze śródmieścia starych krakowskich rodzin, które nie są zbyt liczne, a są na dużym metrażu. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardziej moim zdaniem istotna, że metry kwadratowe mieszkania nie produkują śmieci. W związku z tym, ponieważ w czwartek będzie spotkanie w Radzie Miasta i będzie dyskusja na ten temat, no, chciałem po prostu, żebyśmy wsparli tę inicjatywę. Ustawa śmieciowa przewiduje jeszcze możliwość rozliczenia na podstawie zużycia wody, tak jak powiedzmy, no jest to logiczne z jednej strony, a z drugiej również, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców. My w tej chwili musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że płacimy za zbytnie zliberalizowanie przepisów meldunkowych, ponieważ pęd do wolności był tak duży, że po prostu dzisiaj nie musimy się meldować. Dlatego ludzie, którzy wynajmują mieszkania, z tym się spotykamy szczególnie na osiedlach, są zameldowani, jest zameldowana jedna osoba w mieszkaniu, mieszka 5-6. I no, ci ludzie ocenia się, to jest też prawda, ocenia się, że w Krakowie no, gdzieś około 200 tysięcy ludzi jest niezameldowanych. W związku z tym miasto po prostu poszło po najmniejszej linii oporu i przyjęło do rozliczeń metraż, ale to jest po prostu krzywdzące dla wielu. Dlatego propozycja idzie w tym kierunku, żeby odrzucić kategorycznie rozliczanie metrażu. Ustawa dopuszcza również wodę i ilość mieszkańców. I to w tym kierunku powinniśmy po prostu nacisnąć na Radę Miasta i nacisnąć na władzę miasta. To tyle, co ja bym miał do powiedzenia. Tutaj są szczególnie ludzie mieszkający w spółdzielniach mieszkaniowych. No, z tym problemem się stykałem. Jest problem domków jednorodzinnych. Ja nie szukam daleko. Na Górnickiego mamy piękne domki jednorodzinne i znam tam tych dżentelmenów, którzy podjeżdżają na moje osiedle i przy zamkniętym śmietniku zostawiają, bo przecież są kulturalni. Woreczka zostawiają śmieci, szczególnie w sobotę, na niedzielę, przed klatką schodową, no bo dla nich to jest po prostu rozwiązanie najprostsze. Dotychczas władze miasta nie zrobiły nic w tym kierunku. Pragnę powiedzieć, że niedaleko stąd, w Myślenicach, a tam akurat mieszka moja córka w Głogoszowie, sytuacja jest rozwiązana w prosty sposób. Ilość osób i nie ma dyskusji, że po prostu ktoś nie mieszka. Jest rodzina z dwójką dzieci, mają takie średnia produkcja śmieci, mają jeszcze żółte worki, worki żółte rozliczają, przyjeżdżają i zabierają te śmieci. Nie ma tam sytuacji takiej jak tutaj, że na Górnickiego 10-osobowa rodzina
jeden pojemnik i raz w miesiącu opróżniamy. Dlatego za te wszystkie zaniedbania teraz próbuję się po prostu obarczyć i to najbardziej bije w ludzi, którzy mieszkają w spółdzielniach mieszkaniowych, mieszkają w kamienicach czynszowych, komunalnych. I samotnych. Także proszę... Ja też również chciałbym to nie zabrać, bo z tych prac kolega to również powiedział. Szanowni Państwo, żeby tak naprawdę ocenić sprawiedliwie, uczciwie, powiedzmy mówię, koszty ponoszone z tytułu akurat produkowania śmieci, jest to dosyć trudne, bo również można, tak jedno kryterium to jest powiedzmy użycie wody, ono by było najbardziej obiektywne, bo każdy musi się myć tak naprawdę i nie da się zatrzymać. Ale każdy się musi myć. Ale nie, ale można się wyjąć. Panie Mariuszu, może się wyjąć. To dlatego czy mam już mnie najbardziej sprawiedliwe by było, że powiedzmy mówię, najczęściej korzystamy z wody. Możemy spać w powietrzu, możemy spać na gruncie, na schodach, na klasie schodowej. Ale pomijamy, to bez dyskusji. Z drugiej strony kwestia zameldowania, tak jak Irek powiedział tutaj również, nie jest ona wymierna i weryfikowalna współcześnie powiedzmy poprzez podnajem mieszkanie, wynajem mieszkania. Mieszkania, bo to nie jest powiedzmy mówię. Na chwilę obecną nie ma takiej możliwości, powiedzmy, racjonalnej oceny. Kwestia, powiedzmy, mówię wody, nie wszystkie mieszkania są policznikowane i tutaj wychodzi ryczałt i też nikt tego nie sprecyzował tak naprawdę, jak traktować tych ludzi i jaki dać, powiedzmy, mój parametr w zakresie tej kwestii. Ale wydaje mi się, że jest jeszcze inne rozwiązanie, których kolega tutaj już nie powiedział, no są takie kwestie gmin, które powiedzmy mówię, poprzez segregację śmieci zwalniają również opłaty za... Ale musimy się dostosować do ustawy, ale ustawa przewiduje. Ale przewiduje. To jest inna forma powiedzmy wyjścia sytuacji. Ale jeżeli mielibyśmy powiedzmy mówię, rekomendować jakąś... Panie Mariuszku, spokojnie, dam zaraz panu, jeszcze mamy czas do 24, więc pan też powiedzmy. My powinniśmy się tak naprawdę zastanowić, powiedzmy mówię, którą rekomendować. Czy powiedzmy, znaczy, powinniśmy ja rekomendował dalszy... kategorycznie bym się sprzeciwił od metrażu, bo mogą być łączone te metody. Tu Irek ma rację, ze względu na to, że to bije ludzi samotnych, starszych, którzy powiedzmy mówię, w dobie rozkwitu mieszkali w pełnych rodzinach, teraz współcześnie nie mieszkają w pełnych rodzinach, a będą ponosić maksymalnie duże koszty w stosunku powiedzmy do niespółmierne do innych, którzy powiedzmy mówię poprzez pryzmat przelicznika będą korzystać. I decyzja powiedzmy i rekomendacja na chwilę obecną no, powinna być na tyle rozsądna, ani pochopna, bez względu na to, czy się ktoś myje, panie Mariuszu, czy nie. Także dziękuję. Dobrze, oddaję głos w kolejności pan Tomasz Patrywarny. Szanowni Państwo, ze śmieciami jest problem, będzie problem od 1 lipca, natomiast sposób naliczania opłat, ustawa z tego co mi wiadomo, ona nie narzuca gminie ustalania sposobu. Nie, ale precyzuje. Jednego z trzech, natomiast z tego co mi wiadomo, radni naszego miasta optują za pozostawieniem dotychczasowej opcji, czyli za ilość wywiezionych śmieci. Jeśli dobrze zrozumiałem ostatnie doniesienia, to taka jest sugestia. Dobrze, a w blokach od ilości osób. O dom dzieli, a dom jednorodzinne i budynki. Że tutaj niebo się nie uderzy w twoją wizję. Musimy tutaj rozdzielić jednak domy jednorodzinne, bo ja jestem... Nie, generalnie rzecz biorąc... Oni bo nie na więcej. Przepraszam, żeby wyjaśnić, generalnie rzecz biorąc istotą tego wniosku, był problem przeciwko naliczaniu... Panie Mariuszu, proszę, spokój, pan Tomasz powie potem. Dobrze, jeśli wniosek będzie uchwała, będzie przewidywała tylko kategoryczne zakazanie naliczenia od metra, tak. Popieram go w 100%. Tak, sąsiadowie. Bo tamte sprawy są do przyjęcia. Proszę o opcję. Mariusz. A spróbuj mi się pojawić swoim samochodem i ze śmieciami kołnierz. I nie można mierzyć też ilości śmieci wywożonych z bloku. Przecież to jest określona liczba kontenerów wywożonych co tydzień. To jest chyba najprostsza metoda, ponieważ nie widzę żadnego związku z ilością śmieci, a ilością zużywanej wody. Znaczy, jak zrozumiałem, chodziło o to, żeby w jakiś sposób wykryć, ile ludzi mieszka, prawda? No, bo dużo więcej ludzi mieszka. A nie tylko. Albo zrównoważyć. Też chodziło o to, żeby osoba, która ma zameldowanie, mieszka sama, już nie płaciła za 500 zł. Znaczy, ja tutaj przy okazji taką dygresję, że jestem, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale czy pan radny Wójcik jest zwolennikiem obowiązku gatunkowego?
Ja zauważę, że dzisiaj jest rocznica śmierci Józefa Stalina. To nie chodzi o... I problem polega właśnie na tym, bo jak ktoś mieszka na parterze, to sobie ma to w nosie. Ja mieszkam w wieżowcu i za windę na przykład, przez takich cwaniaczków, muszę ja płacić, bo zamiast oni płacić 50 zł, to płacą 10. Dobrze, to się jakoś znaczy rozumiem, nie badany dzisiaj jest w wolnym obowiązku. Ale na wszelki wypadek tak zarejestruje się. Powiem, że ten obowiązek dalej istnieje i trzeba każdą osobę do 3 dni zameldować. Nie zupełnie, proszę pana. Trzeba też zarejestrować. Panie Jerzy, swoje pełnienie poprzez zgłoszenie. Już się proszę. Pani Graszyn. Ale jeszcze nie skończyłem. Oczywiście, że zauważyć, że istnieje pewne niebezpieczeństwo. W momencie, kiedy wprowadzimy powiązanie między ilością użytej wody a ilością, a opłatą za śmieci, to być może czynki zacznę oszczędzać, już nie powinien przejechać tramwajem na przykład podczas upału. Pani Graszyna. Powiązanie słowa jest to niezgodne, bo są gminy, które już zaskarżyły tą ustawę za styku i dlatego jeśli będzie powiązane to z wodą, ja będę przeciw. Natomiast uważam, że powinno być od mieszkańca, a nie od powierzchni. To jest ciężko zmienić na nasze tylko tak jak mówimy, że mieszkańcy. Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, ta cała dyskusja zmierza na manowce. Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby nie liczono, chyba nie, że ustawa daje kilka jeszcze możliwości, żeby zaniechano pomysłów od metrażu mieszkania. I proszę mi nie mówić, że pan mieszka w małym mieszkaniu. Małym mieszkaniu. No. Ale i na parterze. Poza tym... Ale to piętro akurat nie umiem zmieniać. No nie, bo za chwilę. Natomiast sprawa, o której mówiłeś, Mariusz, to jest po prostu, miesz się z prawdą. Każda umowa na wynajem mieszkania powinna być zarejestrowana w urzędzie skarbowym. Gdyby urząd skarbowy, gdyby urząd skarbowy informował o tym, że takie umowy są zawarte, no tak, właśnie nie rejestrują wobec tego, ponieważ społeczeństwo jest zdemoralizowane, to należy je po prostu zdyscyplinować. I tak w tym kierunku idzie moja sugestia. Zacznij od ciebie. Pan Tomasz teraz udzielam głosu. Ja jestem zameldowany. Ja myślę, że należy wyjaśnić pomysł naliczania tej wody, żeby ona znikła z tej uchwały. Ja to znaczy uchwały nie będzie. Pisać od ilości wywiezionych śmieci, bo tu z ludźmi też może być problem, bo praktycznie też, ale nie wody. Bo o podmiotowych zbiorach jest to bardzo złożone, bo 300 osób. Kto ma zapłacić więcej? Ta osoba, która jest sama w domu w mieszkaniu, czy ta, co mieszka z czterema innymi? A wyjdzie wtedy na kogo? Dotychczas wyliczano według pewnej uśrednionej. Pan Tomasz, pan Mariusz. Jeśli mamy tutaj przedstawicieli, którzy mieszkają w bloku i ich wola jest taka, żeby wpisać od ilości mieszkańców, jestem za. Natomiast będę bronił domu jednorodzinne od ilości wywiezionych śmieci. Wille nie są brane pod uwagę. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Wille by nie płacił. Pomysł idzie do muzy, który tutaj tam pogromił się, znaczy zaprezentował i począł jest wzięty skądś tam z możliwości. To nie jest pomysł na to, żeby mierzyć ilość użytych śmieci, tylko mierzyć ilość mieszkańców, prawda? A ja tutaj ciągle wracam do tego, dlaczego nie można mierzyć ilość zużytych śmieci, przecież każda wspólnota, każda spółdzielnia ma określoną ilość pojemników, które są określone ilość razy wywożone i to jest bardzo proste. I tutaj taki sposób, że tak powiem, opomiarowania był najlepszy i wracając tutaj, nawiązując do wody, było to tak samo jak z wodą. Tak, ale dalej czyli wspólnota spółdzielnia płaci za ilość zużytej wody globalnie i to dzieli... Nieprawda. Panie Ireneusz, teraz ja chciałbym zabrać głos, bo druga kolejka zgłoszeń nie rozumieje. Ale nie zakończona. Nie pan umowy, tylko ale nie. I teraz proszę państwa... No to już by sobie wtedy wspólnota, czy wspólnota regulowała. Ale tak ciszę. Problem widzę,
Problem ten rzeczywiście jest niezbyt błahy ze względu na domki rodzinne, jeśli chodzi o tą wodę, ale z drugiej strony dla mieszkańców bloków jest to najlepszy sposób stwierdzenia, które mieszkanie najwięcej eksploatuje wywozu wody i tak dalej. Jest to w sposób może nie dosłowny i liniowy, może w sposób nie dosłowny i liniowy jest skorelowana ilość śmieci z ilością wody zużytej, ale nie ciężko zauważyć, że osoba, która prowadzi tryb bardziej konsumpcyjny, zużywa więcej wszystkiego, energii, wody i tak dalej. I w bloku, w którym jest 127 mieszkań, nieuczciwością byłoby sprawdzić liczbę wywiezionych śmieci, a potem ją podzielić przez liczbę mieszkań, bo w ten sposób mieszkanie trzypokojowe będzie płacić tyle samo co garsoniera, w której mieszka 6 studentów, a w trzypokojowym może mieszkać jedna osoba i wynosić śmieci dużo mniej. I nie ma tutaj sposobu dobrego. Jeden sposób to jest jakieś powiązanie w eksploatacji jakiegoś medium, które jest mierzalne, z mieszkaniem. Dla domków jednorodzinnych być może ten problem nie jest tak dotkliwy, bo tam rzeczywiście da się zdefiniować, ile dane domostwo wyprodukowało śmieci. Ale z drugiej strony związanie tego z wodą wtedy zapobiegnie temu, że nie będzie podwożenia śmieci do lasu albo do bloku. Ja osobiście jestem za wodą, ale przyjmuję argumenty innych, dlatego najważniejsze jest, żeby rzeczywiście odejść od metrażu i uważam, że projekt naszej uchwały jest kompromisowy w tym zakresie. Pan Andrzej. Ja jeszcze jedną kwestię chciałbym powiedzieć oprócz wystąpień moich kolegów, że zapomnieliśmy o pewnych celach, o uczciwości i sprawiedliwości w zakresie ocenia. Najbardziej rozsądną i uczciwą kwestią, jaką można by było zaplanować dla miasta, to jest sprzedaż przez producenta śmieci miastu śmieci. Tylko ten, który będzie sprzedawał, będzie płacił mi miastu. I to by było najuczciwsze. Ale to co to byłaby za sprzedaż? Sprzedaż? Jak ja bym miał dopłacić do tego, co sprzedaję? No właśnie. Ale o to chodzi. Ale to już. Ale to ja nie chcę. A ja bym nie chciał kupić ten. Ale to właśnie. Ale mogę się też zgodzić, bo zaproponowałem coś, co jest nie do przyjęcia w waszych realiach. Ten, który produkuje śmieci, sprzedaje śmieci miastu, który ma obowiązek ustawowy utylizować. Pobrać opłatę za sprzedanie. Tak, utylizować i pobrać opłatę za produkcję śmieci. Za produkcję śmieci. I to jest uczciwe, bo przyjmujemy cenę powiedzmy wytworzonego kilograma śmieci dla miasta i on skupuje. Skupuje i płaci ten, który sprzedaje. I racjonalne w ekonomii, mikroekonomii, ale uczciwe i sprawiedliwe. Ale masz wtedy będziesz miał tą relację. Ale nie o to chodzi. Przepraszam, ale nie do końca ogarniam, jak, w jaki sposób mógłbym dostać, sprzedać komuś coś, jeśli to ja bym miał jeszcze za to zapłacić. To jest góralska filozofia. To jest pewnej logiki myślenia mechanizmu. Nie ma logiki. Nie, tak, trochę szerzej poza twoje ograniczenia musi wyjść teraz. Bardzo szeroko. Kolejne. No, aby dojść do tego, jak coś sprzedać płacąc jeszcze za to, to naprawdę muszę głęboko dalej. To jest kuraczka, która to jest nasz klient. Sprzedając, a potem to mówię, że uszczamy opłatę, ale uczciwie sprawiedliwe. Bo jeżeli ustawodawca, powiedzmy, mówię, kontynuuje przepisy prawa, zakres i obowiązek dla jednego podmiotu skupi tu organizację jako podmiotu, nie? Który jest odpowiedzialny za utrzymanie dziecka. Wszystko w porządku. Bo obrócony ma jako podmiotu, ustala cenę na skup, nie? W stosunku powiedzmy, ale ten, który jest to samo, co teraz. Czyli powiedzmy, że przyczynia się do tego, że powiedzmy, że ale ty ponosisz w takie same koszty tego, o czym my mówimy, tylko bo zwrot tej kolejności w tym zakresie. Są domki jednorodzinne, które podpisują umowę na minimalną ilość śmieci, a potrzebują. Dobrze, szanowni państwo, ponieważ doszliśmy do bólu abstrakcji, to w takim razie proponuję poddać projekt pod głosowanie. Kto z państwa? Jeszcze raz przeczytam. Wnioskuj w sprawie opłat za wywóz śmieci od ilości zużytej wody lub ilości mieszkańców. Lub zapewnia skutkę dla jednej i drugiej. Nigdzie tu nie jest powiedziane, że nie może być rozgraniczenia między domkami i blokami. Ale kategorycznie sprzeciwiamy się. Ale chodzi o kategoryczny sprzeciw metrażowy. Ale woda i metry są.
ale woda i ilość mieszkańców. Taki projekt poddaję pod głosowanie. Nie mogę nie powołać, że się sprzeciwamy od ilości metrów, a nie do... No, to proponuję dopisać, jednocześnie sprzeciwiając się opomiarowaniu ilości metrów. Tak, ale woda tutaj ma znaczenie kluczowe w tej dyskusji. No to, to można poddać poprawkę pod głosowanie, natomiast ja myślę, że część osób na sali jest za tą wodą. Ja też. Więc w porządku, przewodniczący. Wszyscy mają wodomierze, są. Szanowni Państwo, proponuję wprowadzić następujące poprawki. Poprawka do uchwały pozwalająca na doprecyzowanie pewnych rzeczy. Po pierwsze, obydwie poprawki, niezależnie którą przegłosujemy, bo głosujemy pierw dalej idącą, zapewnią nam na pewno to, że odchodzimy od metrów. Natomiast czy woda, czy nie, to poprawka. Pierwsza poprawka dotyczy zapisu w sprawie opłat za wywóz śmieci od ilości mieszkańców, jednocześnie kategorycznie sprzeciwiając się ilości metrów. To jest pierwsza poprawka, bo ona idzie dalej. A druga poprawka, którą też będziemy głosować, jeśli pierwsza nie przejdzie, wnosi się o ilość, wywóz śmieci od ilości zużytej wody lub ilości mieszkańców, jednocześnie kategorycznie sprzeciwiając się pomiarowi od metrażu. Czyli pierwszy głosujemy, że nie chcemy w ogóle wody, jesteśmy przeciwko metrażowi. Jeśli to nie przejdzie, to głosujemy, że jesteśmy za mierzeniem od ilości wody lub ilości mieszkańców, jednocześnie sprzeciwiając się metrażu. A może dajmy od ilości mieszkańców? Ale od ilości mieszkańców to wtedy domyślnie zakłada się, że od ilości zamędowanych, a to jest bardzo nie. Wiele. Nie, bo jest opomiarowanie wody. Nie jest pani w stanie tego ustalić, dlatego że... Ale w praktyce nie ma żadnych... Nie ma pani możliwości wejścia i sprawdzenia. Proszę państwa, poddaję pod głosowanie pierwszą poprawkę, która idzie dalej, czyli że wykreślamy ilość zużytej wody i dopisujemy liczbę metrażu, że jesteśmy przeciwko metrażowi. Tak. Kto z państwa jest za tą poprawką, proszę o głosowanie. Bez wody. Bez wody to jest teraz. Ilość mieszkańców. Tak. Ilość mieszkańców bez wody. I sprzeciwiamy się. To zawsze się przeciwiamy. Dobra, opuśćcie ręce, bo jeszcze nie macie wyjaśnione. Jeszcze raz. Pierwsza poprawka. Pierwsza jest dla tych, co się nie mylą. Słuchajcie, ja użyłem dwie poprawki, nie wpłynęły żadne inne, więc przegłosujemy pierw te dwie poprawki, potem możemy dyskutować sobie dalej. Pierwsza poprawka dotyczy wykreślenia zapisu ilości wody i sprzeciwieniu się ilości metrów, od ilości metrów. Czyli od ilości mieszkańców. I kto z państwa jest za tą poprawką, podnosi teraz rękę. Proszę o podniesienie. 4, 5, 6, 7. 7, dziękuję. Kto z państwa jest przeciw tej poprawce, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Ponieważ poprawka przeszła 7-4, czyli 7 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące. Kolejne poprawki nie głosujemy. Bo przeszła pierwsza. W związku z tym poddaję pod głosowanie uchwałę całościową. Kto z państwa jest za uchwałą mówiącą w sprawie opłat za wywóz śmieci od ilości mieszkańców, jednocześnie sprzeciwiając się kategorycznie liczenia od liczby metrów. Kto z państwa jest za tą uchwałą, proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. 1 przeciw, 3 wstrzymujące, 12 za. Tym samym...